5 października. Pomyślcie o tym, który od grzeszników znosił tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. List do Żydów, 12 rozdział, 3 werset. Jak wiele z prawdziwych dzieci Bożych męczy się, słabnie w umyśle i znajduje się w niebezpieczeństwie utraty najwyższej nagrody, ponieważ przestali myśleć, analizować, pojmować, patrzeć na Pana oraz na to, jak wiernie znosił On opozycję. Gdyby pomyśleli o Jego doskonałości i o tym, jak reprezentowane przez Niego światło świeciło w ciemności i nie zostało docenione, spodziewaliby się, że światło świecące od nich także nie będzie doceniane. Gdyby zastanowili się nad tym, że Pan pod każdym względem cierpiał niesłusznie i dla sprawiedliwości, a następnie uświadomili sobie, że ich własne postępowanie, pomimo najlepszych intencji, jest niedoskonałe, wzmocniliby się w znoszeniu trudów jako dobrzy żołnierze oraz nie ulegaliby zmęczeniu w czynieniu dobra i nie słabliby w obliczu opozycji. Podczas swej misji i cierpień nasz Pan spotykał się z opozycją swoich wrogów w postaci słów i czynów. Znosił te sprzeciwy z nieskwapliwością i wytrwałością. Nie pozwolił, by cokolwiek zachwiało Jego nieugiętym celem pełnienia woli Ojca, cierpienia z tego powodu i osiągnięcia mety. Jedną z najlepszych metod umożliwiających pomyślne wytrwanie w podobnych doświadczeniach, które muszą przyjść na wszystkich wiernych Bogu, jest ciągłe i nabożne rozmyślanie o postępowaniu naszego drogiego Odkupiciela wśród przeciwności, jakie w obfitości zgotowali Mu grzesznicy. Nie tylko zachowa nas to przed słabnięciem i porzuceniem dobrego boju wiary, lecz także wzmocni i zachęci nas w nim aż do ostatecznego i chwalebnego zwycięstwa. Pytania. Jakie były w tym tygodniu doświadczenia związane z powyższym tekstem? Jak zostały przyjęte? Jakie były wyniki? Równoległe cytaty. 5 października. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 24 i 25. Uczeń nie przewyższa mistrza ani sługa swego pana. Wystarczy uczniowi, że będzie jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza nazywali Belzebubem, o ile bardziej będą tak nazywać jego domowników. Ewangelia Jana, rozdział 15, wersety od 20 do 24. Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać. Ale będą wam to wszystko czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają wytłumaczenia dla swego grzechu. Kto mnie nienawidzi, nienawidzi też mego Ojca. Gdybym nie spełniał wśród nich tych uczynków, których nikt inny nie spełniał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli i nienawidzili i mnie, i mego Ojca. Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersety od 24 do 31. Gdy Piłat zobaczył, że nic nie osiąga, ale przeciwnie, zamieszanie staje się większe, wziął wodę i umył ręce przed tłumem, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza sprawa. A cały lud odpowiedział: krew jego na nas i na nasze dzieci. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Wówczas żołnierze namiestnika zaprowadzili Jezusa na ratusz i zebrali wokół niego cały oddział. A rozebrawszy go, ubrali go w szkarłatny płaszcz. Upletli koronę ścierni i włożyli mu na głowę. A w prawą rękę dali trzcinę,
i podając przed nim na kolana, naśmiewali się z niego, mówiąc: Witaj, królu Żydów. A plując na niego, brali tę trzcinę i bili go po głowie. Kiedy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, ubrali go w jego szaty i odprowadzili na ukrzyżowanie. Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersety od 38 do 44. Ukrzyżowano też z nim dwóch bandytów, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. A ci, którzy przechodzili obok, bluźnili mu, kiwając głowami i mówiąc: Ty, który burzysz świątynię i w 3 dni ją odbudowujesz, ratuj samego siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie naczelni kapłani z uczonymi w piśmie i starszymi, naśmiewając się, mówili: Innych ratował, a samego siebie uratować nie może. Jeśli jest królem Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy mu. Ufał Bogu, niech go teraz wybawi, jeśli go sobie upodobał. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo urągali mu też bandyci, którzy byli z nim ukrzyżowani. Ewangelia Łukasza, rozdział 4, werset 28 i 29. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zapłonęli gniewem, a wstawszy, wypchnęli go z miasta i wyprowadzili na szczyt góry, na której było zbudowane ich miasto, aby go z niej zrzucić. List do Filipian, rozdział 2, wersety od 6 do 8. Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi, a z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, wersety od 21 do 23. Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady, który grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie znaleziono podstępu, który, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. Pierwszy list Piotra, rozdział 4, werset 1. Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, wy również uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu. Psalm 31, werset 23. Miłujcie Pana wszyscy Jego święci, bo Pan strzeże wiernych, a postępującym wyniośle odpłaca z nawiązką. Księga Izajasza, rozdział 35, werset 3 i 4. Wzmacniajcie osłabłe ręce i posilcie omdlałe kolana. Mówcie do zatrwożonych w sercu: bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg przyjdzie z pomstą, z odpłatą przyjdzie sam Bóg i zbawi was. XIII. Niech wątpliwości nas nie przygniatają. Często wątpimy, lękając się, że grzech nas pokona, ponieważ tyle pokus wokół widzimy, ponieważ odwaga nasza nadwątlona. I tak wzdychamy: czyż to możliwe, że znamy Pana? Czy z Panem naprawdę społeczność mamy? Czy moc Jego słowa przez nas odczuwana? Czy życie marne to preludium do wieczności wspaniałej? Czy daremnie nie walczę i czy słuszne myśli czarne, że upaść muszę, nim zwycięzcą zostanę? Serce wątpiące, czy ty kiedyś zmądrzejesz jeszcze? W sobie i wokół pomocy szukające,
a przecież wystarczy oczy w górę wznieść wreszcie i zniknie zwątpienie. Rzeczy ziemskie nie powiedzą ci, jak żyć. Nie w sobie trzeba szukać nadziei, o nie, do Chrystusa po pomoc i pociechę idź. Chrystus opoką mocną, prawdziwą, wypróbowaną. Nie wątp, nie poddawaj się burzy mrokom, którzy na nim budują, w dobrym pozostaną. Chrystus przyjacielem, On zna twe słabości, On da ci męstwo. Ufaj w Jego imieniu, a osiągniesz wiele, On zakończy konflikty i da ci zwycięstwo. Chrystus pokojem, uwolni cię od wyroku i plam. W białej szacie sprawiedliwości swojej przedstawi cię Bogu, który pochwali cię sam. Chrystus wszystkim dla ciebie, zapomnij o sobie, w Nim odpoczywaj bezpiecznie. Wejdziesz, cokolwiek by się stało, w pałacu błogosławionych będziesz żyć wiecznie.